Cześć, witam was bardzo serdecznie z tej strony Mint i zapraszam na kolejną transmisję albo na archiwum. Tylko muszę coś sprawdzić jeszcze, bo się nie przygotowałem oczywiście.
Dobra, to w sumie zaczniemy od przyzwania golema. I to zrobię. Trzeba niech lataka, czy jak go tam zabić. To co, lecimy? Myślę, że od razu do przejścia, bo chyba nie ma co tam krzebać się. No tu już tą salkę przeszedłem raz. Nie wiem, gdzie jest przejście, ale się znajdzie. Gdzie to jest? Shit. Chodź się tu. To w sumie dobrze, że tu trafiłem, chyba. Nie wiem, z której strony będzie to przejście, ale mam nadzieję, że szybko się znajdzie. Nie chcę też tu siedzieć, się dużo czasu tak naprawdę nie mam.
Przez weekend mnie nie będzie, także pewnie odcinków zbraknie. Ale po weekendzie gruzy to też będę grał, czy to w niedzielę. Także na spokojnie. Tego chyba już nie zwiedzałem, tylko chwilkę muszę odpisać. Żyją, to dobrze. Co to jest? Sporo tych zombiaków tutaj. Nie ma dobrego ożywieńca. Niżej. Dobra. Sprawdzę się. Sprawdzę się. Wrócę i sprawdzę. Jeszcze jeden portal. W których on salach był? Bólu. W poprzednich. To właściwie cofnę. I zwiedzę do końca może. Skoro tak. Co to mowa z czaty? Jak żyje się? Okay. Książka na mapie jest? Przynajmniej tak trochę wygląda. Jestem ciekaw. Nie to. I też nie to.
Dobra, nie ważne. Dalej, szybko. Czy szybko? No, nie musi być szybko, ale chcę, żeby to sprawnie poszło w miarę. Nie chcę przy każdym zombiaku też stać. Może tą stronę jeszcze sprawdzę. Szkielety padają. Na każdym poziomie jest skrzynka. Okej. To jest to, okej. Czy u was też jest tak zimno? Czy zimno? Nie wiem, ile mam w domu. 22, 23 może stopnie, ale mi jest chłodno akurat. Może teraz się nawet bardziej ochłodziło, nie wiem. Wczoraj było 23. No cóż. Lubię jesień, ale zaczyna się chłodno robić. Okej. Zostań chwilę i idziemy do Malacha. Malach, właściwie tej babki. 17 tysięcy. Fajne obrażenie od błyskawic, ale wymagany poziom spory. Krwawy golem. Jak na Amazonkę spoko też. Stronę. No ale chyba już potek nie muszę zbierać. Trochę i tak za dużo ich mam. Pewnie się zastanawiacie, po co ja to zbieram? Cóż, też się zastanawiam. Ale już skoro mam, to zostawię. No
tą jedną wezmę. Nie tam. Dobrego wieczora. Sprawdzić czy nie? Polecę na akt pierwszy, sprawdzę. Może jakieś fajne różko będzie? Kara, daj mi patyk. Kolumami, znamy, nie. Nope. Słabo. Tu nic nie mam, no też trochę. Będzie lipa, jak nagle się okaże, że ten portal jest gdzieś tu na środku. Ale chyba nie powinien, nie wiem. Wydawałoby się, że gdzieś on na uboczu może być. Ile tego tu jest? Ta fuck? Pieszą manę. Dobra, poszło w miarę. Umiejętności, co my tu mamy? Chyba nic ciekawego, co? Ile? Liczba szkieletów 6. Nice. A to... nie wiem, życie. Jest portal, fajnie. Muszę się do przejścia. Ła. Ła. A ja się to odejmę. To robiło Enigma, pozwalała teleportować. Czy coś takiego by się przydało w sumie? Dobra, no i ten poziom trzeba by eksplorować też.
jest spoko słone ogólnie, bym powiedział. Chodźcie tu, zabijcie to. Okej, okay. Już mogę biec dalej, sorry. Summon mówiłem. Let's go. Masz mana. Klepta to wszystko. Co to jest? Okay. Mogę jednego ożywić? To przejście było spoko, nie tylko rozległe. Skrzynka? Może? Albo nie. Masz. Nie, sorry, nie widziałem. Mam telefon pod sobą i no, a przydałby się drugi monitor. To jest jedno, to tu w sumie większość chyba wpakowałem, tu było wcześniej już. No to jest po staremu, powiedzmy. No plus jeden mam starczy? Nie, z czego? Jakiś unikat mam. A, to. To jest fajne akurat. Przynajmniej tak mi się wydaje. No plus jeden do wszystkiego i odporność na zamrożenie. No, okej, okay, fajnie. No i klątwy. No amulet. Wiem. Ale nie ma lepszego. Nic nie wypadło. Nie ty, gdzie to jest? Cicho, chodź tu. Okej,
Fuck. Nie chcę być pomiędzy? Poważnie? Padłem parę razy, ale nie zauważyłem. Jeszcze parę razy, no nie wiem, ze trzy mi się zdarzyło może. Shit. Pułapka. Dobra. Spróbuję, jak będzie okazja. Będę miał do ciebie pytanie, ale to tak prywatnie. To potem. Mam nadzieję, że nie zapomnę. Tak, no, napiszę, jak nie zapomnę. Z tym może być gorzej. Kurde, ta ekspresja... No, dużo robi, no. Jakby mówić. Okej. Nie wiem, co z tym zrobić właściwie. Żeby gniazdo wyrobić, bo nie mam w sumie dobrej broni. No, okej, spoko. To nas zrobię. Właśnie. Okej. A tu jesteś ciupą. Zabijcie go. Właśnie zauważyłem, że sporo summonów wpadło i nie ma trupów. Coś mu się... śmieć. Zgubiłem wątek. A. No już na piątek, sobotę sobie coś kupiłem do picia, także też fajnie. Załatwione, przynajmniej jedno. A, ale w zasadzie to ci. Kluczy. Okej. Nie wiem, czy byłem w ogóle w dwójce na, nie wiem, krowim poziomie i na tym drugim. Tak. Mam zamiar jeszcze coś zabrać, ale to... muszę chyba też zagadać do przynajmniej dwóch osób, czy chcą.
A wiem, że chcą. I ty pewnie byś też ewentualnie. Bo Jäger mi się wwala w lodówce. Szczerze, nawet nie wiem, jak tu się odpala te poziomy. Się chyba nigdy w to nie bawiłem. Dobra, walić to. Zrobione. Zrobione. Wracam do miasta. Pierścień tam był. Pewnie nic ciekawego, ale w sumie. Dobra, walić ten pierścień. Pogadać z ludźmi. Aha, okej. Miłego dnia. Co też Baal ma zamiar zrobić wewnątrz góry Areat? Nice. Nie wiedziałem. Dobrze wiedzieć na przyszłość ewentualnie. Miłego dnia życzę. Strzeż się. Bal z każdą chwilą staje się coraz silniejszy. A w plotkach macie coś ciekawego? Przez wieki anioł Co Tyraeku. nie? Stary. Tak był parszywym demonem, który znajdzie swe miejsce wśród udręczonych sługusów piekła. Nieustraszenie walczysz z siłami ciemności. Podziwiam twoje umiejętności i odwagę. Właśnie jestem na lodowym trakcie i tam widziałem dwa przejścia są, tylko że jedno chyba jest do powiedzmy ślepego zaułku, a drugie jest przejściem dalej. I nie wiem, mam na angielską nazwę i to jest Drifter Cavern. A tundra będzie dalej, dobra. Bo nie wiedziałem, w którą stronę iść. Trzymać Nihlat Haka, ale nadal nie mamy relikwii. Musiał już ją oddać Baalowi. Teraz, po wejściu na szczyt Areat, Baal nie zostanie poddany próbie. Bądź przeklęty, Nihlat Haku! Mimo wszystko dziękuję za twe starania. Pozwól mi proszę uhonorować twoją odwagę poprzez magiczne zapisanie twego imienia na przedmiocie, który wybierzesz. Przynajmniej tyle mogę zrobić. Dobrze. Ale nie mam nic ciekawego w sumie. Chciałbym tą różdżkę, bo mam taką. A chciałbym zamiast osłabienia klątwy mieć albo szkieletów najlepiej. Albo inaczej. Plus 3 do szkieletów, plus 3 do wybuchu i plus 1 do golema. Byłoby idealnie. Albo plus 2 chociaż. Byłem i nie ma nic ciekawego. Pewnie musiał, nie wiem, porestartować grę czy coś. Ale to już kiedyś. Nie wiem, czy zostawiać te klejnoty, bo niektóre są ok, ale pewnie nie korzysta się z nich jakoś bardzo. I tak, mój syf, nie patrz na niego. Mam jakieś też unikaty i części setu. Gdzieś jeszcze coś miałem. I tu. Ale dobra, nieważne. Tak, znowu podki. Cyk. O nie, nie ma tego.
sprawdzić to. No. Nie warto. Ja to wykorzystam, spokojnie. Amona się przyda. Tak po prostu. I Malach jeszcze ty. A więc relikwia jest stracona. Nie ma jednak co roztrząsać przeszłości. Ważniejsza jest twoja przyszłość. Dobrze, wasza też. Dlatego powstrzymam Bala. Okej. Okay. Jakaś specjalna okazja też? Czy tak po prostu, że no, będziemy się widzieć? Nowy trakt. Teraz szukać przejścia znowu. Wiem, wiem. Dlatego mówiłem ci. Ale no, raczej tu nie będzie, więc nie luzie. Okej. Okay. No, ja muszę zagadać do Pawła i Szamela, bo coś podobno gadali właśnie o Jägerze, że chcieliby się napić. A akurat mi się wala w lodówce. Tylko, że no, zagadać typu kupcie. To jest jedno przejście, tam drugie, okej. Okay. Kupcie energetyki, to zrobię. To wezmę, znaczy. Pawła nie będzie. O ty. Co za dziad. No dobra. Skoro tak. Już patrzę. Tylko wszystko żyje, żyje. Okej. Okay. No, widziałem. No. Spoko. A to małe brązowe, co to jest? Koszyczek? Co? Mam na myśli to pomiędzy nimi. Takie małe coś. To tak jakby, nie wiem, trzymali koszyk czy coś takie dziwne. A, nie zobacz, okej. Okay. No to widać się nie znam. Spoko. Tak, dużo tego.
zapalić was. Kryształowe przejście. Chyba nie. A może? Czekaj, fluru to strona idzie. Z lodowego traktu na kryształowe i tu jest zamknięta mapa, czy to inaczej się powinno nazywać? Bo Drifter Cavern właściwie to chyba nie jest to. A, okej. Okay. Spoko. Znajdę trzecie przejście, to się dowiemy. Jolo. Dobra, nie tędy. Zaraz tam się zablokuje między nimi. I wrota tułaczy, to jest to. Ale czy coś tu jest w ogóle? Nie mam tego. No nieważne. Zbadam. A, okej. No to zgarnę skrzynkę. Czemu nie? Trochę expo wpadnie też. Nie, nie to. Tak może być. Postaram się. Śmana. Nie? Okej. Może w tą... Tak, w tą, jak tu przejścia nie ma. Brawo. No, jasne. Ogólnie będziemy musieli trochę obgadać, bo nie wiem jak z czasem będzie, ale to zobaczymy. Pogadamy. Tak czy tak, jakiś tam czas się znajdzie na pewno. Kopiczka. Raz, dwa, trzy, cztery. Pięć. 6. Raz, dwa, trzy. Jeszcze ty. Tak? Tak, dobra. I... Ty i ty. A, w ten sposób. Okej. Okay. Spoko. Mam nadzieję, że ja będę miał trochę spokoju od niej. Pewnie nie, ale... Ulić się można, nie?
To nie jest za duża lokacja. A, pułapka. Dobra, to tyle. Witam. To wielkie szczęście, że to miasto posiada tak utalentowanego. Za każdym razem, gdy o tobie słyszę, twoje czyny stają się coraz bardziej legendarne. Panie. Uważaj na siebie. Zbliżasz się do samego szczytu góry Areat. Sam nigdy się nie ośmieliłem na nią wejść. To nasze najświętsze miejsce. Legendy głoszą, że pilnują go starożytni, którzy nie pozwolą przejść nikomu, kto nie jest tego godny. Twoja reputacja tutaj nie ma znaczenia. To starożytni zdecydują o twojej wartości. Powodzenia. Drogo starożytnych, okej. Dzień dobry, wojowniku. Dzień dobry, Aniu. No i padło. Mamy lodowy. Tak. Mogłem kasę zostawić. Kurde, ile was tu jest?
Kolejny portal. Czeluść. Znowu tu... Nie mogłem wejść. Fuck. Dobra. No i się udało. No, do zobaczenia, a ja do ciebie napiszę. Bo sprawa z przyjazdem. No z, ale przez co będziesz jechał, pytanie. Jest bardziej... No to widzisz, możemy się załapać. Bo ja... Piaseczno. Jest dosłownie obok. If you want... No to praktycznie to obok mnie, no bo tu też S8-ko się leci. To nie wiem. Jakby ci się chciało zjechać, to bym mógł z wami się zabrać. Bo jak nie, to sam będę jechał najwyżej. A, okej. No cóż, no to... To nie wiem, najwyżej mówię, sam pojadę.
No rozumiem. Też trochę drogi będziecie mieli. Fak. No, to też jest jakiś plus, jak się ma kierowcę. Dobra, to miłego, na razie. Planoc. Ja też się niedługo będę zbierał, bo wstaję o 6. Chciałbym znaleźć chociaż portal. Sprawdzę tamtą stronę. Trochę ciasno. Nie, by to dobrze, no ale nie zawsze. To ogarnięte.
Kliniczną berwę. Nie jest to chyba aż tak szeroka mapa, jak to mogło być. Na szczęście. A tak, przecież klątw na to nie działa. Nie ma tragedii. Mam nadzieję, że nie będzie wciął długo. Coś tu będzie. Poza przejściem po prostu dalej. Jeszcze. No, 3 sloty, dobra. Te chyba całkiem dobrze też klepią. Kolej tak krepił. Okej. To dobrze. Dobrze wiedzieć. Jest i portal. Uff.
zakończę. Nie będę leciał dalej. Godzina 15, a ja muszę się i tak zbierać. Dobry wieczór. O górze Areat wiedzą wszyscy obeznani w sztuce magii. Lecz tylko niewielu pojmuje prawdziwą naturę tego miejsca. To centrum niezgłębionej magii. Źle wróży fakt, że pan zniszczenia próbuje dostać się na jej szczyt. Obawiam się o przyszłość całego świata, jeśli pan zdobędzie to, czego szuka. Doszliśmy zbyt daleko, by dać się teraz pokonać. Przez dłuższy czas obserwowałem, jak wypełniasz wiele trudnych zadań. Choć czekająca nas misja będzie zapewne najcięższa ze wszystkich, to jej wypełnienie leży w naszym zasięgu. Dobry wieczór. Mój ojciec Aust należał do tych mądrych członków starszyzny, którzy zauważyli, że nie poradzimy sobie z legionami Baala bez pomocy z zewnątrz. Baala? Że ten konflikt dotyczy całego świata, a nie tylko naszej ojczyzny. Powiadał, że góra Areat jest dla świata tym, czym dla nas strawa i woda. Wierzę, że to prawda. Nie wiem, zawsze mnie bawi, jak oni czytają to. No, tak się powinno czytać, no ale po prostu śmiesznie to brzmi. Słuchaj, muszę cię przeprosić. Czuję się odpowiedzialna za twoje obecne problemy. Gdybym powstrzymała Nihlathaka przed oddaniem relikwii Baalowi, walka z duchami nie byłaby konieczna. Teraz przeczytała normalnie Baalowi? A nie Baalowi? Udało ci się powstrzymać Nihlathaka, ale... Okej. Dobry wieczór. Ostrzegałem cię. Starożytni to nie demony, z którymi dane ci było przedtem walczyć. Larzek to zdolny kowal. Dobry wieczór. W czasie walki nasi... Nie wątp w siebie. Wierzę, że jesteś osobą godną przejścia przez bramy starożytnych. Ale ty również musisz w to uwierzyć. Że jestem Bogiem, Bogiem? Tylko uświadom to sobie? Dobrze. Dobrego wieczora. Rozpacz Nihlathaka jest zaraźliwa. Dobrze, nieważne. Whatever. Rozpacz Nihlathaka jest zaraźliwa, a takie zachowanie nie przystoi osobie jego stanu. Wydaje mi się, że lepiej radzilibyśmy sobie bez niego. Twoja noga stanęła na cmentarzysku naszych najstarszych przodków. Nie wiem, czy powinienem się przed tobą skłonić. Czy też obrzucić obelgami za popełnienie świętokradztwa. Gdy idziesz pośród bogów, stąpaj ostrożnie. A co jeśli jestem jednym z nich? Wej! Czemu? Kane, dawaj mi. Identyfikację. Hej. Ania? A tam jest. Okej. 322 000. Pasek. To on dużo daje obrony. Co to jest? Dąż po szakala. Quel ma. Quel. Nie. Ania ma hazard. Sorry. Sprawdźmy jeszcze. To
Coś jeszcze? No hełm ewentualnie. Tak z ciekawości 8. A to ile daje? Mało. Mało. Chciałbym zobaczyć pasek. A to będzie ten kijowy. No nic, to chyba tyle. Tak czy tak, no dobra. To tyle. Zostawię jeszcze ten szmaragd. Dobrze, rzadki, ja tu będę leciał. Muszę rano wstać, muszę się ogarnąć trochę, coś na jutro zrobić. Później, nie wiem, może jutro jeszcze pogram. Trochę dokończymy ten akt. Nie wiem, czy skończymy całą grę. Sprawdzę. Nie wiem, o której skończy pracę. Tak czy tak. Tak jak wspominałem, w weekend mnie nie będzie, więc dużo się nie będzie działo, chyba że w nocy, w niedzielę, czy w nocy, wieczorem, czy w nocy, no nie wiem. Uznajmy, że wieczór tam blisko 22, nie wiem dokładnie. Tak czy tak, dziękuję za uwagę i do zobaczenia. Trzymajcie się, hejka, miłego wieczoru.